najnowocześniejszy europejski autobus miejski Solaris Urbino 12. Jego światowa premiera odbyła się podczas tegorocznych międzynarodowych targów motoryzacji w Poznaniu. Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak wyglądała premiera jednego z najbardziej rozpoznawalnych autobusów miejskich w Europie. Można by rzec, że mowa oczywiście o polskim Solarisie, ale pomimo, że wywodzi się on z Polski, to polską firmą już nie jest, ale dzisiaj nie o tym. Zobaczymy, jak był on przedstawiany jako nowość, czym się charakteryzował i jak poradził sobie jako nowa marka na rynku polskim. Przyjrzymy się, z kim musiał on konkurować wchodząc na rynek oraz odpowiemy sobie na pytanie, czy pierwszy Solaris dalej istnieje, czy poszedł już na żyletki. Szykując dla Was ten materiał, posiłkowałem się również książką, która powstała na temat Solarisa. Mało kto wie, że taka książka kiedyś powstała i sam, jak tylko się o niej dowiedziałem, postanowiłem ją zakupić, bo uważam, że jest to obowiązkowa pozycja dla miłośników komunikacji oraz dla osób, które po prostu interesują się historią Solarisa. Jak wiadomo, mamy okres przedświąteczny, tak więc uważam, że taka książka to świetny prezent dla siebie lub dla bliskiej nam osoby. I mam dla Was bardzo dobrą informację. We współpracy z wydawnictwami Komunikacji i Łączności udało mi się załatwić dla Was rabat na cały asortyment w wysokości 15%. I ten rabat jest tylko dla moich widzów, tak abyście poczuli się wyróżnieni. Link do rabatu macie w opisie i zachęcam do zaopatrzenia się w tą książeczkę, gdyż jest tam bardzo dużo informacji, których nie znajdziemy w internecie, a z pewnością zrobią na Was ogromne wrażenie. Książka jest bardzo obszerna i z pewnością nie pożałujecie tego zakupu, ponieważ sam mam ją od kilku miesięcy i szczerze z serduszka ją polecam. A dla patronów przygotowane są książki z dedykacją od samego autora. Więcej informacji znajdziecie na końcu tego filmu. A wracając do naszego Solarisa, wszystko zaczęło się w roku 1999, czyli 22 lata temu. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzała rodzina niskopodłogowych autobusów miejskich Solaris Urbino. Szkielet tych autobusów wykonany był w całości ze stali nierdzewnej, a przednia asymetryczna szyba stała się znakiem rozpoznawalnym tej firmy. Premierę miał on na międzynarodowych targach motoryzacji w Poznaniu. Jest to jedna z największych imprez motoryzacyjnych w Polsce i nawet na oficjalnej stronie Wikipedii odnośnie tych targów znajdziemy informację, że właśnie w roku 1999 został tam zaprezentowany pierwszy Solaris. Jak w ogóle powstał pierwszy Solaris? Dział konstrukcyjny Neoplan Polska, o którym będzie oddzielny film na kanale, we współpracy z niemiecką firmą opracował nową konstrukcję. Podobnie jak wcześniejsze autobusy produkowane w Bolechowie, nowy autobus Solarisa był w pełni niskopodłogowy, a silnik zabudowany był w lewym tylnym rogu. Niemieccy specjaliści opracowali projekt nadwozia z charakterystycznym przebiegiem dolnej krawędzi przedniej szyby. Schodziła ona ku dołowi po lewej stronie, patrząc od zewnątrz. Od tej pory jest to znak rozpoznawczy produktów marki Solaris i wzór szyby jest zachowany po dziś dzień. Ale ta charakterystyczna szyba nie tylko wygląda, ale jest także funkcjonalna, ponieważ kiedy autobus wjeżdża na przystanek, zagięta krawędź ogranicza widoczność martwej strefy, dzięki czemu kierowca ma lepszą widoczność podczas wjeżdżania na przystanek. Linia autobusu zawiera sporo okrągłości, dzięki czemu jest charakterystyczna, przyjemna dla oka i nie starzeje się aż tak jak kwadratowe bryły. Cała konstrukcja była dostosowana do polskich warunków, czyli jak na ówczesne czasy, nie najlepszej jakości dróg. Co ciekawe, udało się również rozwiązać problem korozji. Szkielet nadwozia i elementy poszycia bocznego wykonano ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Ustalono, że dolne partie nadwozia zostaną pokryte plastikowymi płatami chroniącymi przed zarysowaniami nadwozia, a instalacja elektryczna zostanie sprytnie umiejscowiona w pasach nadokiennych. Wszystko to, co normalnie w samochodach, przy ramie, przy podłodze, to wszystko wyrzucono pod sufit. Doskonały dla naszej obsługi i eksploatacji system sterowania pneumatyką, otwieranie drzwi, hamulce. Nie boimy się, że zamarznie, że nam zablokuje. Jest wewnątrz, jest ciepło.
Podzespoły do budowy autobusu pierwotnie pochodziły od światowych dostawców. Silniki na przykład dostarczał MAN. Natomiast później jednostki silnikowe dostarczał DAF, a z oferty MAN-a zrezygnowano. Podobnie jak w produkowanych w Bolechowie autobusach serii K, znakiem rozpoznawczym był zielony jamnik. Kolor zielony symbolizował ekologię, a rasa jamnik oraz krótkie łapki nawiązywały do niskiej podłogi w autobusie. Film na temat symboliki jamników w Solarisie znajdzie się na kanale. Bardzo ciekawy temat, polecam również go obejrzeć. Chwilę po premierze w Poznaniu uruchomiono produkcję seryjną. Najpierw do produkcji wszedł model 12-metrowy, a później dołączyły odmiany takie jak 15-metrowa i 18-metrowy przegubowiec. A rok później dołączył do oferty także najmniejszy dwudrzwiowy Solaris Urbino 9. Równolegle z modelami Neoplan serii K rozpoczęto sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12. Była to nowoczesna i ekonomiczna konstrukcja z zachowaniem bardzo dobrej jakości. Dokładając do tego ładne wzornictwo i ponadczasową bryłę, mamy sukces w postaci sporego zainteresowania przewoźników. Autobus Solaris Urbino 12 ma 29 miejsc siedzących i 75 stojących. Dobra izolacja akustyczna i cicha wentylacja tworzą przyjazną atmosferę. Komfort jazdy zwiększają szyby boczne o dużej powierzchni. Drzwi autobusu otwierają się wahadłowo do wewnątrz dzięki pneumatycznym siłownikom. Równa, pozbawiona stopni podłoga ułatwia pasażerom bezpieczne przemieszczanie się wewnątrz autobusu. Rodzina Urbino zaczęła systematycznie pojawiać się na polskich drogach. Jednak, jeśli firma chciała się rozwijać, musiała również pójść w eksport swoich produktów. Pierwszym klientem zagranicy było miasto Ostrawa w Czechach. Drugim, natomiast bardzo prestiżowym zamówieniem był kontrakt z prywatnym przewoźnikiem, czyli firmą Abus z Berlina, który w gronie producentów uchodził za bardzo wymagającego kontrahenta. A jak wyglądał pierwszy Solaris? Pierwszym Solarisem, który tak jak wcześniej wspomniałem pojawił się na targach w Poznaniu, był Solaris o numerze rejestracyjnym P514002. Posiadał on jedną ważną ciekawostkę, której nie znajdziemy w kolejnych pojazdach Solarisa, a mianowicie był to drewniane oparcia wzdłuż szyby przy platformie dla osób stojących naprzeciw środkowych drzwi. W środku znaleźć mogliśmy 29 miejsc siedzących i 75 miejsc stojących. W momencie premiery charakteryzował się on tym także, że w środku było cicho, a komfort podróży zwiększały duże szyby boczne. Autobus jest autobusem najnowszej generacji i równie nowoczesnego nie ma w Europie. W stosunku do autobusów poprzedniej generacji, czyli do Volvo 7000, do MAN trzeciej generacji, do Neoplana K. W tym autobusie zostało wprowadzonych wiele zmian. A z jakimi autobusami konkurował pierwszy Solaris? Otóż jego konkurentami było na przykład Volvo 7000, MAN trzeciej generacji czy Neoplan K, który był po części prekursorem Solarisa. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzając nową markę, bo to jest nowa marka na rynek polski, musimy się wiązać z pewnymi kosztami. I w związku z czym ustaliliśmy, że koszty nie mogą przekraczać wyżej niż 3-4% kosztów Neoplana. Czyli porównywalne te autobusy, te marki są w tej chwili wszystkie porównywalne. Cenowo Solaris był porównywalny do swoich konkurentów, ale jego przewagą była nowoczesność oraz to, że był on produkowany w Polsce. Jakie były losy pierwszego Solarisa? Otóż niestety został on zezłomowany w roku 2015, po 16 latach służby. W latach 1999 do 2005 był własnością Forbus Bydgoszcz. W latach 2005 do 2014 przeszedł do Polbus PKS Wrocław, a w latach 2014 do 2015 znalazł się w rękach Tkaczyk Bobrowniki. Jako wypożyczony jeździł w takich miastach jak Poznań, Kielce, Kraków czy chociażby Zielona Góra. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, iż w fabryce Solarisa znajduje się odkupiony przez właśnie Solarisa jeden z pierwszych egzemplarzy o numerze rejestracyjnym PZ267KU. Miałem przyjemność go zobaczyć na własne oczy, no i z tego co widzę, na bieżąco on wyjeżdża w trasy podczas różnych świąt i specjalnych uroczystości. Niestety nie jest to pierwszy Solaris, ale jeden z pierwszych, który producent postanowił odkupić i zachować na pamiątkę. Miłe i przytulne wnętrze zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii, tak, by pasażerowie czuli się wygodnie i przyjemnie.
Duże okna o gładkich szybach wykonanych ze szkła hartowanego dają poczucie przestrzeni. Tylny, lewy róg autobusu, w którym umieszczono silnik i układ chłodzenia, ma zminimalizowane wymiary w celu powiększenia przestrzeni pasażerskiej i najlepszego przeszklenia pojazdu. Rok 1999 z pewnością był historycznym rokiem dla rozwoju komunikacji w Polsce, jak i na świecie. To właśnie wtedy powstał pierwszy autobus jednej z największych firm na świecie, czyli Solarisa. Pytanie kieruję teraz do starszych widzów. Czy pamiętacie początki Solarisa? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, jak to wyglądało z waszej perspektywy. I przychodzę teraz z limitowaną ofertą dla moich patronów, gdyż przygotowałem dla was książkę o Solarisie z autografem autora tej książki wraz z dedykacją dla mojego patrona. Myślę, że jest to super wyróżnienie oraz pamiątka, którą jest dość ciężko uświadczyć, a ty, jako mój patron, masz taką szansę, która może się już nie powtórzyć. Z tej okazji powstał próg w wysokości 69 zł i będzie on tak długo dostępny, jak długo będą dostępne książki, a jest ich tylko 5 sztuk, dlatego warto jest się pospieszyć. Dziękuję za oglądanie, życzę ci miłego dnia i zapraszam na pozostałe moje filmy. Cześć!